dobry Państwu, witamy w dzisiejszej debacie Republiki Nowej i Wyszehrad Insight. Mamy wśród nas panią minister Joannę Muchę. Mamy też. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry pani Joanno. Mamy też przewodniczącego Adama Szłapkę. Będzie nas też wspomagać z flanki Wojtek Przybylski, czyli szef Fundacji Republika. Jaki jest powód dzisiejszego spotkania? No, rozmawiamy o scenariuszach dla polskiej polityki, rozmawiamy o scenariuszach dla opozycji. Od dłuższego czasu mówimy o tym, że Zjednoczona opozycja jest no, taką kartą przetargową, która w fundamentalny sposób mogłaby zmienić polską politykę, nie tylko poprzez wygrywanie wyborów, ale no, generalnie no, po prostu zmianę obowiązującego w Polsce układu, czy nawet konstytucji. Pan przewodniczący Adam Szłapka jakiś czas temu opublikował scenariusze dla opozycji w Rzeczpospolitej. Nie w Republice Nowej, ale w Rzeczypospolitej, no ale jak to się mówi, nobody's perfect. I pan przewodniczący zasugerował tam między innymi, że faktycznie lista Zjednoczonej Opozycji jest czymś, co mogłoby stworzyć Sejm, który miałby zadanie no, bycia konstytuantą. Czyli nie to, że po prostu wygrywamy wybory, zmieniamy jedną frakcję na drugą, tylko po prostu w fundamentalny sposób możemy zmieniać system, jakby poprawiając konstytucję z 97 roku, bądź też nawet przyjmując nowo. My w naszych scenariuszach Rzeczypospolitej, mieliśmy niedawno, nie Rzeczypospolitej, tylko Republiki Nowej, podobną wizję opublikowaliśmy, której właśnie autorem był Wojtek Przybylski, więc dlatego chciałbym oddać teraz na moment głos Wojtkowi, żeby powiedział parę słów na temat naszego scenariusza i potem przejdziemy do pani minister Muchy i do pana przewodniczącego Szłapki. Ja bardzo krótko, bo może od punktu wyjścia, który tutaj w naszym wypadku był bardziej środkowo-europejski, czyli bazujący na doświadczeniach, które widzieliśmy, szanowni państwo, oczywiście przez partię Viktora Orbana, a bezradna w swoich strategiach głównie wyborczych. W wyborach, które były do wygrania, oddawała pole zwykłą matematyką, arytmetyką wyborczą. W związku z tym scenariusz, który zaproponowaliśmy, jeden z czterech scenariuszy w Republice, który może się wydarzyć, może się ziścić jeszcze w tym roku, i znowu lustrem tutaj jest poniekąd sytuacja węgierska, jest ustanowienie strategicznego celu, jakim jest, no, nic nie ujmując obecnym różnym celom partii opozycyjnych, zmiana konstytucji w Polsce. Nie tak, aby tworzyć jakąś czwartą, piątą, szóstą Rzeczpospolitą, ale żeby naprawić błędy, które pozwoliły na autorytarne przejęcie państwa przez jedną partię, szczególnie przez frakcję, mówimy no, tutaj Jarosława Kaczyńskiego w polskiej polityce. To nieco jest taka sytuacja, w której obecna konstytucja powstawała na bazie błędów historycznych, czy też no, pewnych nauczek z bardzo, bardzo też silnej, centralizującej prezydentury Lecha Wałęsy swego czasu i nauczeni politycy, czy klasa polityczna i też eksperci pracujący nad opracowaniem konstytucji, która dzisiaj obowiązuje, oczywiście chcieli uniknąć różnych pułapek z tej nauczki, które się wtedy rysowały. Dla opozycji, jak piszemy w Republice, rysuje się taka perspektywa, przy której dogadanie się różnych partii co do obecności na jednej liście, więc zyskanie wyłącznie arytmetycznej przewagi, nadal to są różne partie, w wyborach w ordynacji większościowej może być no, nie tylko deską ratunku, ale może dać tą niezbędną większość, tylko plan i działania w tym zakresie należy podejmować odpowiednio szybko, to znaczy jak najszybciej, dlatego w tym numerze Polska w świecie 2021, wydanie Republiki
na początku tego roku. Rysujemy to jako jeden z możliwych scenariuszy, no i nie ukrywamy, też bardziej pożądany scenariusz na ten rok. Bardzo dziękuję, Wojtku. Czy może zacznę od pani minister, jeżeli mogę. Wspólna lista opozycji, czy to jest w ogóle możliwe? Pani, jak wiadomo, no, jest w tej chwili, reprezentuje partię, która jest na takiej krzywej wznoszącej. Według wczorajszych sondaży Polska 2050 nawet wygrywała wybory. To był jeden z sondaży. Więc no nie ma się co tutaj oszukiwać, że ta przyszłość polskiej opozycji zależy od tej możliwości dogadania się pomiędzy Polską 2050 a Koalicją Obywatelską. Czy państwo również myślicie w podobny sposób na temat przyszłości polskiej polityki? Czy my potrzebujemy konstytuanty, nowej konstytucji, jakiejś fundamentalnej zmiany, na przykład takiej, która by umożliwiła nam wprowadzenie euro? Bardzo wiele bardzo ważnych pytań pan zadaje, panie redaktorze. Postaram się na nie w miarę zwięźle odpowiedzieć. Najpierw, jeśli chodzi o wspólną listę, ja oczywiście jak najbardziej marzyłabym o tym, żeby to mogła być wspólna lista. Problem polega na tym, że ja nawet wyobrażam sobie taką wspólną listę i wyobrażam sobie całą procedurę, która miałaby doprowadzić do tego, żeby do wspólnej listy opozycji doprowadzić. Czyli określenie, że wszystkie jedynki na listach wyborczych rozdajemy proporcjonalnie do liczby procentów, przepraszam za takie sformułowanie, które posiadają różne partie opozycyjne, że wszystkie drugie miejsce bierze partia A, wszystkie trzecie miejsce bierze partia B, wszystkie czwarte miejsce bierze partia C i tak dalej, i tak dalej. W taki sposób moglibyśmy nauczyć też naszych zwolenników, naszych sojuszników do tego, w jaki sposób odszukiwać nas na tej liście wyborczej. I wydaje mi się, że taki projekt wystarczająco wcześnie przygotowany, wystarczająco wcześnie wynegocjowany, mam nawet na to pomysły, w jaki sposób podejść do tych negocjacji, w jaki sposób różnego rodzaju mechanizmy negocjacyjne zastosować. Kiedyś uczyłam teorii negocjacji, więc chętnie zastosowałabym te rzeczy w praktyce. I to jest wszystko do wykonania, to jest wszystko możliwe. Natomiast pytanie jest, i tak jak mówię, to jest moje marzenie. Uważam, że to jest rzeczywiście taka opcja, która byłaby opcją atomową. Natomiast pytanie jest takie, czy jesteśmy w stanie nauczyć naszych sojuszników, naszych wyborców, żeby do takiej listy nie poczuli się w jakiś sposób zniechęceni. Dlatego, że naszymi wspólnej całej wielkiej całego wielkiego bloku opozycji demokratycznej, naszymi wyborcami są ludzie od lewa do prawa. I teraz czy ten, który jest na skrajnie prawym skrzydle, nie będzie, kiedy zobaczy taką listę, na którym są reprezentanci z tego skrajnie lewego skrzydła, czy nie poczuje, że on woli jednak nie zagłosować, albo nie wziąć udziału w wyborach, albo jednak zagłosować na stronę znieprawionej prawicy, jak to ja zawsze mówię. Więc to są, znaczy my musimy się zachować absolutnie pragmatycznie. Pragmatycznie w tym sensie, żeby maksymalizować nasz wynik wyborczy. I dlatego wciąż i na nowo nawołuję do wszystkich kolegów z partii opozycyjnych, żebyśmy absolutnie nie kopali rowów, żebyśmy absolutnie nie podgrzewali konfliktów. Żeby każdy z nas w każdej partii znalazł osobę taką, która będzie pilnowała tych rozbójników politycznych wewnątrz naszych partii, których wszyscy mamy, którzy jakby są takimi osobami, które są rozsadnikami konfliktów, żebyśmy potrafili ściągnąć im cugle i do tych konfliktów nie dopuszczać, bo to za chwilę naprawdę będzie niezwykle istotne, żebyśmy się potrafili po prostu różnić programami, ale nie atakować osobiście, nie atakować jako formację. Natomiast kwestia konstytucji jest znacznie bardziej delikatna. Ja mam wielki sceptycyzm co do tego, żeby dzisiaj mówić o zmianie konstytucji, dlatego że obawiam się, że PiS po prostu wykorzysta tego typu dyskusje. Oni już wielokrotnie złamali konstytucję, oni już wielokrotnie pokazali, że konstytucję łamać potrafią. Więc moim zdaniem są w stanie dyskusję o ewentualnej zmianie konstytucji wykorzystać w ten sposób, żeby podstawić nas przed jakiegoś rodzaju szantażem konstytucyjnym.
I nawet nie chcę wchodzić, bo ja widzę, w którym to mogłoby być polu, bo to pole się coraz bardziej rysuje, ale nawet nie chcę go nazywać w tej chwili. W związku z tym ewentualnie przygotowując się do jakiegoś późniejszej próby zmiany konstytucji, uważam, że powinniśmy to raczej robić w ciszy gabinetów niż też w debacie publicznej. Ale chcę przypomnieć też jeszcze jedną rzecz. Jakkolwiek byśmy się nie przygotowali, bo też w mojej głowie tworzą się różnego rodzaju takie mechanizmy zabezpieczenia, żeby po prostu drugi raz PiS się nie mógł zdarzyć, to chcę przypomnieć jedną rzecz. Nie obronimy się przed ludźmi, którzy po prostu złamali konstytucję. Żadne zabezpieczenia nie będą wystarczające dla ludzi, którzy po prostu łamią konstytucję. Bo nawet jeśli wymyślimy jakieś metody check and balance, będziemy je wzorowali, nie wiem, na amerykańskich czy jakichkolwiek innych najlepszych na świecie wzorcach, to gdzieś tam na samym końcu jest człowiek, taki jak Kaczyński albo ktokolwiek inny, który po prostu ordynarnie łamie tę konstytucję i żadne zabezpieczenia nie wystarczają. My musimy nasze społeczeństwo zaszczepić przeciwko populizmowi i to jest nasze zadanie i tu nie ma łatwych recept, naprawdę. To jest naprawdę wielka robota, która jest przed nami do wykonania. Na przykład wtedy, kiedy moglibyśmy pokazywać, w jaki sposób media publiczne manipulowały ludźmi. I moim zdaniem to są rzeczy, które powinniśmy zrobić wtedy, kiedy przejmiemy odpowiedzialność za Polskę. Świetnie. Bardzo dziękuję, pani minister. W takim razie chciałbym teraz prosić pana przewodniczącego. Pan jest autorem scenariuszy, które nas również zainspirowały. Scenariusza, który nie tylko nakreśla drogę do przejęcia władzy, ale takiego bardziej dalekosiężnego scenariusza, w którym no, faktycznie dochodzi, no, być może pan tego nie mówi wprost, że zmieniamy konstytucję, ale że, mówi pan wprost, tak? Tak, bo pan redaktor nawiązuje do mojego artykułu, który się pojawił niedawno. On jest dużo bardziej taktyczny, bo tam są takie scenariusze, jakie mamy teoretycznie możliwości tranzycji, powiedziałbym, w czasie tej kadencji i jak możemy zmaksymalizować zyski, gdyby zaczął trzeszczeć obóz Zjednoczonej Prawicy. Natomiast jakby to są rzeczy taktyczne, niefundamentalne, że tak się wyrażę. Fundamentalne jest po pierwsze, żebyśmy położyli na wadze interes opozycji, interes poszczególnych ugrupowań i odpowiedzieli sobie jednoznacznie na pytanie wszyscy, że dzisiaj i w interesie każdego z pojedynczych ugrupowań, nawet jeżeli nie wygra mocno, tak jakby to się zależało w normalnych wyborach, jest to, żeby PiS przegrał następne wybory i to przegrał w sposób znaczący. W związku z tym interes opozycji jako całości uważam, że jest dzisiaj tożsamy z interesem Polski i tym samym z interesem poszczególnych ugrupowań. Bo trwanie i umacnianie się systemu władzy zbudowanego przez Jarosława Kaczyńskiego może skutkować tym, że kolejnych wyborów nie będzie w normalnym ciągu. Więc ja jestem dużo bardziej przekonany jestem do obu tych artykułów, ale uważam, że ważniejszy z punktu widzenia myślenia o scenariuszach i o przyszłości jest artykuł, który napisałem w 2018 roku wiosną. Licząc, że uda się spełnić ta wizja w 2019 roku w wyborach. Ja tam wtedy sformułowałem faktycznie propozycję jednej wspólnej listy opozycji wszystkich ugrupowań. Założenie było takie i uważam, że tutaj akurat dużo zależy przede wszystkim od powiedziałbym marksowsko, świadomości klasowej liderów politycznych. To znaczy, jeżeli oni sobie faktycznie zdadzą wszyscy sprawę z tego, że musimy wykorzystać system polityczny, jaki jest, po to, żeby zmaksymalizować wszystkich, znaczy zbudować jedną listę i żeby doprowadzić do tego, żeby żadna alternatywna na opozycję lista nie powstała i w pełni zmobilizować swoich wyborców, to uważam, że mamy szansę uzyskać około 60% pewnie, to już nawet w tym sondażu OKO.press była mowa o 57%, ja nawet uważam, że możemy więcej procent głosów uzyskać, co w ordynacji Donta daje większość konstytucyjną ze spokojem. Więc ja tam formułowałem to, że musimy zrozumieć, że
na ten jeden raz odkładamy nasze partykularne interesy, też interesy, programy partyjne i dokonujemy porozumienia fundamentalnego. To znaczy robimy taką rewizję naszego systemu politycznego po 30, już teraz będzie kilku latach i naprawiamy wszystko to, co zostało zepsute. Ja tutaj się fundamentalnie nie zgadzam. To znaczy przede wszystkim my musimy w dość, no powiedziałbym, maksymalnie transparentny sposób prowadzić całą dyskusję polityczną o sformułowaniu tego, bo jeżeli nie będziemy tego robić w sposób transparentny, to faktycznie będzie to zagrożenie, że wyborcy bardzo lewicowi będą się bali kandydatów bardzo prawicowych, a to trzeba precyzyjnie wytłumaczyć, dlaczego to robimy. Bo ja uważam, że to trzeba zrobić raz, odbudować stadion gry i boisko, które zostało zniszczone i potem rozejść się po zrobieniu tego, na co się umówiliśmy i grać dalej. Ja nawet, oczywiście to jest dłuższa dyskusja, nawet w tym poprzednim artykule wskazałem no, kilka przykładów tych rzeczy, które powinniśmy zmienić. Praprzyczyną uważam i rzecz, kwestią zmiany, która w ogóle nie wymaga zmiany konstytucji, jest kwestia, która w zasadniczy sposób wpływa na nasz system polityczny i system partyjny, to jest ordynacja wyborcza. My przez 30 lat polskiej demokracji przeżyliśmy bardzo wiele. Przeżyliśmy Sejm kontraktowy, który z perspektywy czasu można nazywać nawet Sejmem Wielkim. Przeżyliśmy Sejm kompletnie spolaryzowany, który się wydawało, że jest masakrą. Przeżyliśmy koalicję PiS, LPR, różne sytuacje. I dzisiaj z doświadczenia wiemy, że najgorszą możliwym scenariuszem jest uzyskanie bezwzględnej większości sejmowej przez ludzi, którzy nie szanują prawa i nie szanują procedur. Czyli proszę zwrócić uwagę, to co się działo w 2005-2007 roku, wydawało się, że to jest najgorsze, co nas może spotkać. Wicepremier Leper, wicepremier Giertych, premier Kaczyński. A okazuje się, że dużo gorsze jest to, z czym mamy do czynienia dzisiaj. I teraz tu jest kwestia ordynacji wyborczej. Ja jestem fundamentalnym przeciwnikiem D'Hondta. Właśnie dlatego jestem dzisiaj za wspólną listą, żeby tego D'Hondta wykorzystać do cna i zlikwidować. I zlikwidować tą metodę obliczania głosów. Jakby się uprzeć, i o ile się nie mylę, taka procedura się teraz pojawia teraz w Czechach, zakwestionowania konstytucyjności metody obliczania D'Hondta. Proszę zwrócić uwagę, co się stało w 2015 roku i jakie są zapisy konstytucji. Wybory do Sejmu są pięcioprzymiotnikowe. Jednym z przymiotników jest proporcjonalność. A co zrobiła nam ordynacja D'Hondta i odpowiednie wysokości progów? Doprowadziły do tego, że ugrupowanie, które zdobyło 37,5% głosów, uzyskało 52% mandatów. Znaczy, to jakby myślę, że byliby konstytucjonaliści w Trybunale Konstytucyjnym, którzy by zakwestionowali konstytucyjność tej ustawy. Więc myślę, że HRNMR i zmiana finansowania partii politycznych i zmiana progów wyborczych. Nie należy się bać tego, żeby bardziej spolaryzować scenę polityczną w Polsce, bo doświadczenie transformacji wszystkich państw Europy Środkowej i wszystkich demokracji Europy Środkowej pokazuje, że dużo lepszy jest ustrój parlamentarno-gabinetowy i nie byłoby tego, co mamy teraz, gdyby PiS uzyskał 37% mandatów i musiał tworzyć koalicję. To jest pierwsza rzecz. A potem już warto, żebyśmy jednak sobie podyskutowali o takich zmianach w Konstytucji, nie niszcząc jej oczywiście, ona jest bardzo dobrą podstawą do tego, żeby o tym dyskutować i zwrócić uwagę na to, co na przykład mamy w Konstytucji, ja dałem w tym artykule kilka przykładów, to jest wszystko do dyskusji. Mamy w Konstytucji opisanych kilka instytucji publicznych, konstytucyjnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy i tak dalej. Warto się zastanowić nad wprowadzeniem zapisu do Konstytucji o ustawach konstytucyjnych, to znaczy ustawach, które regulują funkcjonowanie instytucji konstytucyjnych. I takie ustawy powinny być uchwalane specjalną większością głosów, kwalifikowaną. Nie mówię, że większością konstytucyjną, ale można na przykład zastanowić się nad większością głosów 3/5 przy ustawach konstytucyjnych. Warto się ja nie jestem zwolennikiem likwidacji Senatu. Uważam, że Senat pełni ważną rolę stabilizacyjną. Natomiast
nadajmy tej instytucji rangę odpowiednią. Jeżeli uznaliśmy, że wybory mają być większościowe, co uważam, że jest słuszne, czyli wiemy o co chodzi z większościowymi, no to w tej sytuacji, żeby nie wypatrzać wyniku wyborów, powinny być w dwóch turach się odbywać. Ja przypominam, że wybory w 1989 roku, 4 czerwca, odbyły się także w dwóch turach. I wtedy nie ma żadnego problemu, nie jesteśmy zmuszeni do tego, żeby robić na siłę dwa bloki, robimy dwie tury wyborów. Uważam w tej sytuacji też, że należy rozdzielić kadencję Sejmu i Senatu. Uważam, że należy wzmocnić funkcję kreacyjną Senatu, czyli jakby zwiększyć udział Senatu w powoływaniu ważnych konstytucyjnych z instytucji właśnie, sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego. Uważam, że należy wpisać do Konstytucji rozdzielenie funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości, to znaczy wprowadzić do Konstytucji osobny organ pod tytułem prokurator generalny, który byłby wybierany specjalną ścieżką na określoną kadencję. Warto wprowadzić zapis o rozproszonej kontroli konstytucyjnej przez sądy powszechne w Polsce, coś co w Stanach Zjednoczonych funkcjonuje. To znaczy, że sądy stosują to teraz, ale można to wpisać jakby instytucjonalnie, orzekają także na podstawie konstytucji. Tych rzeczy jest bardzo dużo, które możemy naprawić. No na przykład w konstytucji zapis, że ustawa wchodzi w życie po opublikowaniu w Monitorze Polskim. No przecież jakby ja rozumiem, że to było pisane w 1997 roku, kiedy wyrok Trybunału Konstytucyjnego, mówię o wyrok Trybunału Konstytucyjnego, nie można było sobie wrzucić na stronę Trybunału. No i jakby zły człowiek może wykorzystać ten zapis po to, żeby działać, to jest to, o czym mówiła przed chwilą Joanna Mucha. Prawo się pisze na złe czasy i trzeba unikać sytuacji i zakładać, że ludzie nie będą mieli dobrej woli. Uważam, że takich rzeczy jest bardzo dużo, o których możemy rozmawiać. Tych pomysłów jest sporo. Natomiast uważam, że powinniśmy sobie po tych 30 latach funkcjonowania nadać pewne kierunki strategiczne. I tymi kierunkami strategicznymi, o których to jest kwestia praworządności i wszędzie naprawienie tego wszystkiego, co zostało zepsute i wpisanie jakby dodatkowych zabezpieczeń. To jest kwestia niezależności instytucji. To jest kwestia decentralizacji. Ja jestem absolutnie zwolennikiem bardzo głębokiej decentralizacji i przekazywania kolejnych polityk publicznych na poziomie regionów. Uważam, że to wyszło w Polsce fenomenalnie i powinniśmy w tym kierunku iść. I to jest nasz interes strategiczny Polski i naszej obecności w Unii Europejskiej. I jakby tutaj też mamy niepotrzebnie wpisane zabezpieczenia wewnątrz konstytucji, na przykład to, że NBP musi drukować naszą walutę, mimo że to już jest niezgodne z traktatem, który przyjęliśmy. Ja uważam, że po pierwsze cała procedura opozycyjna wypracowywania tej konstrukcji na wybory najbliższe, parlamentarne, powinna być transparentna po to, żeby obywatele mogli w tym uczestniczyć i rozumieć, co się dzieje, że to nie jest jakieś tam dogadanie polityków, tylko to jest nasza nowa solidarność, to po pierwsze, a po drugie dyskusja o tym, jak poprawić te rzeczy, które nam się trochę wywaliły przez ten krótki czas, też powinna być jednak maksymalnie transparentna po to, żeby było to zrozumiałe. Uważam, że te 5 lat PiSu jest dewastujące dla naszego społeczeństwa, dla naszego systemu politycznego, ale z całą pewnością dla bardzo wielu ludzi, szczególnie młodego pokolenia, jest bardzo ciekawą lekcją wiedzy o społeczeństwie. I jakby nie traćmy tej lekcji, która została wykonana. Ja słyszę zarówno od pana, jak i od pani minister potrzebę pójścia do przodu, to znaczy jakby na powołania projektu, który byłby czymś innym niż to, z czym mieliśmy do czynienia przed rokiem 2015, czyli nie ma powrotu do tego, do tej Polski sprzed rządów PiS-u, czyli ja nie wiem, czy ja to dobrze interpretuję. Ale pani minister, może pani chciałaby się odnieść do tego, co zostało przed chwilą powiedziane, no bo tutaj jest, jednak różnicie się w tym sensie, że pani uważa, że jakby no konstytucja, jakkolwiek perfekcyjna konstytucja, jakkolwiek zmieniona konstytucja, nic tak naprawdę nam nie gwarantuje, bo
jeżeli mamy do czynienia z czymś z takim rządem jak PiS, który konstytucji nie respektuje, no to to jest trochę bez znaczenia. Natomiast no, pan dosyć ewidentnie mówi o tym, że tutaj są pewnego rodzaju bezpieczniki, można tej konstytucji wprowadzić i że to jest potrzebne. Czy dobra, jest... To... Tak, no, pani minister, proszę bardzo. Chętnie się odniosę. Tak, bezpieczniki należy wprowadzać. To tutaj nie mam jakichś wielkich wątpliwości, tylko po prostu daję jakby taki sygnał jeszcze o tym, że żadne bezpieczniki nie chronią państwa przed Kaczyńskimi. Chociaż z drugiej strony, no, patrząc na Stany Zjednoczone, to jednak Stany się przed Trumpem obroniły. Właśnie dlatego, że te bezpieczniki były, tylko musimy też pamiętać o tym, że to były bezpieczniki czasami, które mają naprawdę historię liczoną w setkach lat, więc to jest też zwyczaj, nie tylko konstytucja, ale też zwyczaj. Boję się jednej rzeczy i naprawdę powinniśmy to bardzo, bardzo, myślę, poważnie na to spoglądać. Jeśli rozpoczynamy dzisiaj rozmowę o konstytucji, to mamy tego złego, który nas cały czas obserwuje i który wykorzysta każde nasze słowo do tego, żeby zrobić swoje niecne interesy. Jeśli Adam mówi przed chwilą o kwestii zmiany ordynacji wyborczej, to ja już naprawdę drżę o to, że zanim się obudzimy i zanim się zorientujemy, możemy zobaczyć zmianę ordynacji wyborczej, która po prostu uniemożliwi nam wykonanie tego całego przedsięwzięcia, o którym w tej chwili wspominamy. Więc to są te rzeczy, które są niezwykle niebezpieczne i kiedy się idzie po polu minowym, to trzeba po prostu mieć świadomość tych min, które są pod naszymi nogami. I ostatnie zdanie, no jeśli chodzi o te obszary, o których Adam przed chwilą wspominał i które są oczywiście jak najbardziej zasadne, ale trzeba je uzupełnić o dwa jeszcze kolejne tereny, obszary namysłu. Pierwszy to jest kwestia zabezpieczenia ludzi. Czyli takiej bardzo wielkiej dbałości o ludzi, bo w tych instytucjach i w tej zmianie transformacyjnej, która przecież była przeprowadzana pod egidą naszej obecnie obowiązującej konstytucji, gdzieś ludzie bardzo często byli na kolejnym miejscu za prawem własności i różnymi innymi rzeczami, więc tu naprawdę trzeba bardzo mocno pochylić się nad losem człowieka. I następna, kolejna niezwykle istotna rzecz to jest klimat. I myślę, że to ten postulat, który już się pojawia w różnych miejscach na świecie, dotyczący wpisania ochrony klimatu do konstytucji, dotyczący tego, żeby te przepisy dotyczące ochrony środowiska miały znacznie bardziej lepsze zakotwiczenie w najwyższym prawie, no wydaje mi się, że tutaj trzeba byłoby położyć duży nacisk na to, żeby nad tym się również pochylić. To tak na szybko. Dziękuję bardzo. Umówiliśmy się na bardzo krótki czas, także... To jeszcze też jedno słowo. Ja absolutnie już jakby od dłuższego czasu mówię, nie ma absolutnie powrotu do polityki sprzed 2015 roku. Wszystko już teraz liczone do przodu. Tutaj się zgadzamy i to jest naprawdę świetne. Ja się po pierwsze uważam, że nie możemy być cały czas zaszantażowani obecnością w polskiej polityce Jarosława Kaczyńskiego i tego, że on może wykorzystać nasze działania. Generalnie i też węgierski model to pokazuje i też polski. Jeżeli będziemy w stanie stworzyć konstrukcję polityczną, która będzie dawała siłę opozycji, to raczej nie ma zagrożeń, że coś nie wyjdzie. Natomiast jakby uważam, że jakby jeżeli jesteśmy w stanie zdiagnozować błędy czy jakieś braki instytucjonalne, które doprowadziły do tej sytuacji, to powinniśmy je opisywać i starać się je wyeliminować. Gdyby nie instytucje i pewne bezpieczniki, które zostały opisane, one się okazały bardzo słabe jednak, ale istnieją i one sprawiają, że Jarosław Kaczyński nie ma jeszcze dzisiaj pełni władzy. W związku z tym należy o tym myśleć. Oczywiście ja się zgadzam, jeśli chodzi o klimat, zgadzam się, jeśli chodzi o ludzi, natomiast jakby też, mimo że wizja jest w jakiejś sensie utopijna, to trzeba jej starać się w realne ramy ubierać. Dla mnie tutaj wyznacznikiem jest właśnie teoria sprawiedliwości Rawlsa, to znaczy siadamy do stołu i umawiamy się, zgadzamy absolutnie, tak? W sensie jakby ustawiamy taki system, żeby wszyscy wiedzieli, że mamy równe reguły. I wydaje mi się, że kwestie właśnie
ordynacji wyborczej, ustawienia na nowo instytucji. Te rzeczy dla świata demokratycznego powinny być raczej niekontrowersyjne i jakby raczej szukać na agendzie tych rzeczy, które nas pchają do przodu. Okej, Senat, rozumiemy to, odhaczamy, idziemy dalej. Prokurator generalny, rozumiemy to, odhaczamy, idziemy dalej. No nie wiem, no, rzucam kwestię ustawy konstytucyjnej, idziemy dalej. Obecność Polski w Europie, idziemy dalej. Decentralizacja, idziemy dalej. Wydaje mi się, że to są rzeczy, które raczej nie powinny być kontrowersyjne. Co do klimatu, też wydaje mi się, że nie. Pytanie, jak to będzie można zapisać. Dziękuję bardzo. Zanim skończymy, jeszcze chciałbym krótko oddać głos Wojtkowi. Nasze scenariusze jako ludzi niezwiązanych z polityką są, jak sądzę, jeszcze odważniejsze. Jakby no, pamiętam, że nawet Wojtku mówiłeś o zmianie systemu kraju na taki bardziej federalny. Może to tak myślałem już o następnej dekadzie. Wojtku, co sądzisz o tym, co usłyszeliśmy i co chciałbyś nam posunąć na przyszłość? Ja tylko dodam, jeszcze bazując właśnie na tych scenariuszach, które opracowaliśmy z Marcinem, że jest taki jeden element, który zawsze jest najtrudniejszy, który też, wydaje mi się, nieco przeskakiwaliśmy w tej dyskusji, która teraz się toczyła między wami. Dosyć łatwo zgodzić się co do dużych celów i dlatego podnosimy, że konstytucja, czy też taki cel uzyskania większości konstytucyjnej, nawet bez zmiany konstytucji, po to, żeby móc przewalczyć jeszcze innego szkodnika polskiej polityki demokratycznej, czyli no, urzędującego prezydenta, który też nie podporządkowuje się czy to zwyczajom, czy wprost przepisom konstytucyjnym w pełnym wymiarze, no jest potrzebne uzyskanie tej większości. Najtrudniejsze, jak nam się wydaje, jest to, żeby dogadać się właśnie, tak jak powiedzieliście, odpowiednio wcześnie. To jest znowu przykład węgierskiej opozycji, która zmarnowała ogromnie dużo czasu. Wielokrotnie spodziewano się, że już będzie doganiać Fidesz i w tym okresie, w którym miała czas na przygotowanie się, nie dogadała się co do takich bardzo pragmatycznych, bardzo przyziemnych rzeczy, jak podziały właśnie tych proporcji, udziały w subsydiach także, to nie oszukujmy się, nie oszukujmy też wyborców. O tym też jest polityka i między partiami o tym najwięcej czasu się, o takich no, wewnętrznych ambicjach, ale też podziale niejako tych politycznych łupów toczy się gra i myślę, że mamy do czynienia z na tyle dojrzałym jednak wyborcą w Polsce, który rozumie, że o to jest polityka, pomijając te wszystkie, prawda, oczywiście górnolotne i ważne zwroty do wartości, opozycja powinna wyraźnie powiedzieć, że umie sama o siebie zadbać i wykonać takie kroki, które będą dosyć czytelne i transparentne dla ustalenia, na jakich zasadach mój głos oddany na taką czy inną partię w ramach, dajmy na to, jednej listy, zostanie przełożony. To znaczy, jaki będzie ten mechanizm, który no, odpowie na pytanie, no, jaki będzie ten rozdział sił między partiami, żeby na takich podstawowych rzeczach, wydaje się prostych, ale historycznie no wielokrotnie widzieliśmy, jak się partie i dobre projekty potykały, żeby tutaj się nie potknąć. Czy widzicie, jakby, że jest ku temu grunt w obecnej sytuacji? Bardzo trudne pytanie i powiedziałabym, że to jest takie mocno idealistyczne spojrzenie na politykę. Znaczy moim zdaniem nie można tego wykluczyć, nie można powiedzieć, że to jest niemożliwe, ale prawdopodobieństwo zdarzenia się takiego scenariusza oceniam niestety jako dość niskie, bo no bo niestety w polityce nie tylko te wielkie zasady biorą górę, tylko czasami zupełnie osobiste jakieś anse i tego typu rzeczy. Ale to nie zwalnia nas z odpowiedzialności, żeby próbować te najlepsze scenariusze właśnie najpierw stworzyć, a później jednak próbować je wdrażać w życie. Ja uważam, że taki scenariusz szerokiej listy jest prawdopodobniejszy niż był jeszcze jakiś czas temu i on się uprawdopodobnia. Chcę powiedzieć, że
przy okazji budowy koalicji europejskiej w gruncie rzeczy byliśmy dosyć blisko tego, bo startowała alternatywnie chyba tylko Wiosna, o ile się nie mylę, z ugrupowań opozycyjnych. Dużo zależy niestety, znaczy niestety, nie wszystko zależy od opozycji, tak powiem. Dużo zależy też od sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości, bo jeżeli tam będzie następowała dezintegracja i słabnięcie, to będzie dużo większy motywator dla ugrupowań opozycyjnych do tego, żeby jednak iść trochę bardziej swoim interesem. Uważam, że to byłby błąd, ponieważ jakby mamy, pewnie będziemy mieli historyczną szansę do tego, żeby jednak się porozumieć i pójść. No trzeba o to walczyć, no powiedziałbym tak, i szukać takiej mechaniki budowy tej konstrukcji, żeby ona była akceptowalna. Chociaż będzie to bardzo trudne, no bo wiadomo, że do polityki idą ludzie najczęściej z bardzo wysokim ego i bardzo im się trudno jest dogadać przez to i taka jest rzeczywistość po prostu, no niestety. Natomiast to nie znaczy, że nie można próbować. Okej. Bardzo dziękuję. Ja się cieszę, że po pierwsze nie udało nam się do końca zmieścić jakby w tym limicie czasu, który sobie wyznaczyliśmy, ale też sądzę, że moglibyśmy spokojnie jeszcze przez następne pół godziny porozmawiać. Natomiast ja się bardzo cieszę, że macie być może różne recepty co do przyszłości, ale się zgadzamy co do tego, że, no, że jest potrzeba konstruktywnego nowego projektu politycznego. Nie w sensie jakby nowej partii, ale no po prostu dogadania się politycznego. I no ja widzę w tym dosyć pozytywną energię, także bardzo wam dziękuję, panu przewodniczącemu, pani minister, Wojtku. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję na kontynuację. Dziękuję również. Dzięki. Dzięki. Dzięki.